Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy tarota Telemy. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z przesłaniem od mistrzów duchowych. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować. Sprawdzajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. No i wybierajcie te karty, które Wam pasują. Link do strony, gdzie znak ascendentalny możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. No dobrze, a teraz już przechodzimy sobie do rozkładu. Karty były tasowane, już je przekładam. No i zobaczymy, co tam ciekawego marzec dla naszego koziorożca przygotował. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc marzec. As buław. Bardzo ładnie. Co pomaga bądź przeszkadza? Rydwan. Wasze działania w miesiącu marcu. Arcykapłanka. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Umiarkowanie. O kim, o czym koziorożec myśli? Co planuje, co analizuje w marcu? Pięć denarów. Połowa miesiąca. Trzy buławy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, postrzegacie, odnajdujecie się w tej sytuacji. Dwa miecze. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Sześć kielichów. Obawy bądź nadzieje. Dwie buławy. I koniec miesiąca. Diabeł. W tle czytania mamy pazia mieczy. No dobrze. Dopowiemy sobie tego diabła. Tu leży obok piątki denarów. Czyli może być jakiś niepokój odnośnie pracy, przyszłości zawodowej, ale jesteście w energii asa buław, więc tutaj no, jest jakiś potencjał, jest jakaś energia do działania. Ogólnie diabeł to jest Wasza karta, więc będziecie sobą, więc tutaj bym się za bardzo nie przejmowała tym diabłem. Diabeł to też dobre pieniądze. Ale skłonność do wpadania w jakieś stany emocjonalne i uzależnienia. Nerwowy okres też w pracy, bądź pracoholizm. A tutaj pracy być może za wiele nie będzie. No i rozstanie też z rodziną z powodu jakiegoś dłuższego wyjazdu. Być może podjęliście jakąś fajną pracę. Bądź jest złożona taka propozycja, no i Wy się zastanawiacie, co tutaj z tym fantem zrobić. Zobaczmy tego diabła. O co tam chodzi z tym diabłem? Sprawiedliwość. No właśnie. Jakieś sprawy sądowe mogą nie rozstrzygnąć się w marcu.
być może w kwietniu, być może w maju, ale też jesteście poddenerwowani tą sytuacją, jakimiś sprawami urzędowymi, ale potrzebujecie też wypoczynku i tutaj jakiś wskazany jest wyjazd, ewentualnie króciutki urlop, żeby troszeczkę te swoje emocje wyciszyć. Tak, praca, praca, praca. Dobrze, jeszcze tą piątkę denarów może paść buław. W tle mamy pazia mieczy, więc tutaj może jakaś informacja, może jakaś plotka, może jakieś dokumenty, które trzeba złożyć, wnioski, podania, z nauką coś związane, z dziećmi, ewentualnie jakaś osoba spod znaku bliźniaka, która coś Wam podszepcze do ucha. Zweryfikujcie tą informację, bo to może być jakaś informacja, którą gdzieś ktoś usłyszał na zasadzie głuchego telefonu, teraz Wam powtórzył, być może coś dodał jeszcze od siebie, podkoloryzował, ubarwił to wszystko, więc tutaj weryfikujcie wszelkie jakieś pogłoski, informacje, które będą docierać do Was w marcu. Natomiast na co zwrócić uwagę? Przeglądać ogłoszenia, oddzwaniać, odpisywać na maile, przeglądać internet, zwłaszcza te koziorożce, które szukają pracy, bo bardzo szybko tą pracę znajdziecie i to w swoim fachu. As buław jest to karta, która pokazuje, że chcecie pracować, że macie talent, jesteście wykształceni bądź wyszkoleni w jakiejś dziedzinie. Macie umiejętności, nie boicie się pracy, pojawiają się szanse, warto je wykorzystać. Tutaj mamy rydwan, więc może będzie potrzebny samochód, może jakieś sprawy związane z wyjazdami służbowymi, jakieś delegacje, praca za kółkiem jako kierowca, będą decyzje, które trzeba będzie szybko podjąć, tak? Poradzić sobie też, wziąć odpowiedzialność za jakieś sprawy, przejąć stery w tym rydwanie, które wiezie Was do wymarzonego celu, nie zbaczać z drogi, trzymać się kursu, nie wycofywać się, pilnować swoich spraw, a ten sukces odniesiecie. Więc tutaj, jeżeli szukacie pracy, ta praca będzie. Będzie możliwy też jakiś wyjazd zawodowy, być może praca za granicą, tylko pilnujcie umów, bardzo Was proszę. No, karta sprawiedliwości przy karcie diabła i jeszcze siódemki kielichów może pokazywać, że ktoś Wam obiecuje gruszki na wierzbie, obiecuje nie wiadomo jakie wynagrodzenie, fantastyczną pracę, a na miejscu okaże się, że jest troszeczkę inaczej. Mogą być też jakieś kruczki prawne, gdzieś tam drobnym maczkiem zapisane w umowie, niekorzystne dla Was, więc przestudiujcie te dokumenty, zanim cokolwiek podpiszecie, bo nie jest wskazane tutaj podpisywanie jakichś dokumentów. Może być też tak, że ktoś będzie chciał Was zatrudnić nie do końca legalnie, więc wszystko weryfikujcie. Natomiast jakieś oferty się posypią i wydaje mi się, że będziecie mogli dokonać wyboru. Na coś się na pewno w połowie miesiąca zdecydujecie, bo potrzebujecie pieniędzy, no, potrzebujecie pracy. Jakaś tutaj ciekawa oferta się pojawi. Może być też tak, że ten paź mieczy, ewentualnie jakiś skorpion bądź rak, strzelec, są to osoby, które pomogą Wam znaleźć tą pracę. Być może wciągną Was w jakąś firmę i tutaj być może dzięki tej osobie uda się szybko podjąć jakąś współpracę. Natomiast jest jeszcze ta dwójka buław, która w miejscu dwójka buław, czyli takie zastanawianie się, planowanie, jakbyście się zastanawiali, czy dobrego wyboru dokonaliście, czy to jest właściwa ścieżka, bądź właśnie dwie jakieś opcje, pomiędzy którymi trzeba się zastanowić odnośnie pracy. Kierujcie się intuicją, ale też zdrowym rozsądkiem, no i weryfikujcie informacje, które do Was docierają. Natomiast jakaś praca będzie, ja tego diabła bym się tak bardzo nie bała, bo to jest Wasza karta. Jedynie po prostu no, uważajcie na te pułapki obiecywania czegoś, co nie do końca może być możliwe do zrealizowania
rzeczywistości, bo siódemka kielichów to też jest takie niezdecydowanie mieszane uczucia, ale też coś związane z jakąś fantazją, czyimś wyobrażeniem, że ktoś być może ładnie Wam coś przedstawia, ubarwia, no wie co powiedzieć, tak? Manipuluje też troszeczkę, no diabeł to kłamca, manipulator, obiecuje coś, prawda? A później zupełnie inaczej to wygląda, więc tutaj, żebyście się po prostu nie dali złapać na jakieś takie obiecanki, cacanki, jak to się kiedyś mówiło. Co w pracy, jeżeli jesteście na etacie? No właśnie, tutaj też mogą krążyć jakieś plotki, więc uważajcie, bo ktoś być może Wam się przygląda. Możliwe są jakieś szkolenia, wyjazdy, jakieś kursy, być może trzeba będzie skończyć jakieś dodatkowe dyplomy, certyfikaty, podszlifować swoje umiejętności. Natomiast Wy jesteście ogólnie gotowi do działania. Widać, że tutaj chcecie pracować, lubicie swoją pracę, nad wszystkim panujecie i właśnie, karta umiarkowania odchodzi do przeszłości, czyli cierpliwie, tak jakby opanowanie, koziorożec tutaj na coś czeka. Ma wszystko pod kontrolą, nie denerwuje się, panuje nad sobą, panuje nad swoimi jakimiś, być może też nawykami, jakąś swoją tą ciemną naturą, bo ten diabeł, no to wiadomo, podszeptuje nieraz do ucha głupoty i wodzi nas na pokuszenie do pewnych czynności. Więc od naszej silnej woli zależy, czy ulegniemy tym słabościom, czy nie. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o jakieś uzależnienia. Więc tutaj, żebyście... I kielichy się pojawiają, więc tutaj no, niektóre koziorożce, które mają z tym problem, wiedzą, o co chodzi, żeby powstrzymać się od pewnych pokus. Natomiast Wasze działania. No tutaj mamy kartę umiarkowania. Nie umiarkowania, arcykapłanki, przepraszam. No przede wszystkim arcykapłanka to nauka, zdobywanie wiedzy, tak? Więc wszystkie koziorożce, które gdzieś tutaj wyjeżdżają na studia, na jakieś szkolenia, bądź muszą przejść jakieś przeszkolenie, żeby zdobyć nową pracę, są do tego gotowe. Niektóre koziorożce mają już wyższe wykształcenie, być może jeszcze muszą coś, że tak powiem, ukończyć dodatkowego, żeby tutaj no, sprostać wymaganiom jakiegoś danego stanowiska, bądź nowym jakimś wprowadzonym zmianom przez pracodawcę. Arcykapłanka to utrzymywanie czegoś w tajemnicy, więc tutaj koziorożec nie do końca będzie taki czytelny w miesiącu marcu. Pewne rzeczy, pewne informacje zachowa dla siebie. Będzie działał właśnie intuicyjnie, zastanowi się, głęboko się zastanowi nad każdym krokiem, nad każdym działaniem. Będzie działał inteligentnie, mądrze, sprytnie, ale tak jakby właśnie w ukryciu. Dyskretnie, skromnie, bez afiszowania się, bez pokazywania się na zewnątrz. Cichy, skromny koziorożec, który robi swoje. Dobrze, arcykapłanka, tutaj też niektóre pary mają szansę zajść w ciążę, więc działajcie, moi kochani, bo może się udać. Więc żebyście się nie blokowali. Tutaj panie koziorożce, które mają problem z partnerem, który nie do końca uważa, że teraz jest dobry moment na dziecko i nie wiedzą, jak o tym powiedzieć, wydaje mi się, że tutaj te niektóre panie zajdą w ciążę w marcu. Tylko będą miały problem, jak o tym powiedzieć swojemu partnerowi. No co, po prostu macie być szczere. I tyle. I nie cudujcie, nie kombinujcie, tylko po prostu powiedzcie tak, jak jest. I już. Bo może być taka sytuacja, że to jest dla niektórych temat jeszcze, no, może nie drażliwy, ale taki, no, na nie na ten czas, bo jedna strona jest gotowa, druga znowu gdzieś tam robi karierę, ciągle jest poza domem, bądź są problemy z mieszkaniem, no i faktycznie być może nie byłby to dobry pomysł, żeby teraz w Waszym życiu pojawiło się dziecko, mimo że któreś z Was bardzo chce, jest to temat do przedyskutowania. Dobrze, ale wracamy tutaj do pracy. Więc paść buław też pokazuje, że jakiś okres próbny, prawda, jakieś przeszkolenie, ale chęć zrobienia czegoś, żeby te pieniążki mieć. Poproszenie tutaj o pomoc też jakiejś osoby spod znaku strzelca.
martwienie się o dziecko, naukę, o jakieś dofinansowanie, może stypendium. Tutaj te koziorożce, które mają dzieci w wieku już takim studenckim, szkolnym, które mogą gdzieś wyjechać poza dom na jakąś wymianę uczniowską, bądź po prostu dostały stypendium, mogą studiować, uczyć się na jakiejś fajnej uczelni. No to tutaj też oczywiście tęsknota, bo piątka denarów to jest poczucie samotności, pusty dom. Tęsknota za bliską osobą, więc też może się pojawić moment takiego właśnie zastanowienia się, jak to będzie, jak na jakiś czas będziecie musieli się tutaj rozstać. Dobrze, wasze czynniki wewnętrzne, czyli dwa miecze, czyli rozmyślacie, nie padła jeszcze decyzja, na razie wszystko układacie sobie to w głowie, bo chcecie wybrać dobrze. Są dwie dwójki, więc może padły jakieś dwie propozycje. Na pewno otoczenie bardzo was wspiera, bo mamy szóstkę kielichów, więc tutaj stara się was pocieszyć, wspierać emocjonalnie, pomóc, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Być może ktoś z przeszłości tutaj się odezwał, właśnie nawiązał kontakt, bądź jakaś osoba tutaj z przeszłości, z którą kiedyś współpracowaliście, pomaga wam tutaj w zorganizowaniu pracy. Natomiast król denarów jest to osoba bardzo praktyczna, bardzo pracowita, bardzo zaradna, głowa rodziny, więc to jest wasza karta, więc tutaj na pewno koziorożec zastanawia się, co tu zrobić, żeby mieć pracę, zarobić na utrzymanie domu i rodziny, być może zawalczyć jakieś wyższe stanowisko, no i po prostu zarobić dobre pieniądze. Połowa miesiąca, trzy buławy, więc tutaj widzę, że się na coś zdecydowaliście. Optymistycznie patrzycie w przyszłość. W przeszłości zostawiacie już jakieś swoje plany, jakieś swoje wątpliwości. Niektórzy przygotowują się do jakiegoś wyjazdu, podróży, ewentualnie otwarcia swojego własnego biznesu, bo karta Rydwanu pokazuje, że chcemy sami też być może coś zorganizować, tak? No, przejąć tutaj jakby tą pałeczkę w swoje ręce, być może pracujecie w jakiejś firmie, bo pracowaliście od dłuższego czasu w jakiejś firmie, czegoś się nauczyliście, macie spore doświadczenie, wiedzę i teraz podjęliście właśnie decyzję, bądź rozważacie otwarcie na własną rękę podobnej firmy, tak? Bo uważacie, że świetnie byście sobie poradzili. Na przykład jakaś firma transportowa, daję tylko przykład. No i tutaj taki własny biznes, który dobrze rokuje na przyszłość. Być może oczekujecie już pierwszych jakichś takich sygnałów waszych wcześniejszych działań i starań. Wszyscy przedsiębiorcy, właściciele firm, którzy coś pozamawiają w marcu, w połowie miesiąca prawdopodobnie do was dotrą te zamówione towary, natomiast coś może się nie zgadzać. Od razu tutaj mówię, sprawdzajcie z fakturami, ponieważ może być tak, że no, ilość na fakturze nie będzie się zgadzać z ilością faktycznie, fizycznie dostarczonego towaru. Mogą być jakieś błędy w zamówieniach, mogą być jakieś pomyłki. Co jeszcze? Jakiś uszkodzony towar. No coś, co może wprowadzić was w zakłopotanie i troszeczkę zdenerwować, więc tutaj posprawdzajcie wszystko, zanim podpiszecie odbiór jakichś tam swoich zamówionych sprawunków, zakupów, żeby wszystko się zgadzało i później, żeby nie mieć po prostu jakiegoś problemu z odkręcaniem całej sytuacji, wyjaśnianiem, tłumaczeniem się i najważniejsze, proszenie o własne pieniądze. Dobrze, kochani, co jeszcze? Wszystkie jakieś takie sprawy administracyjne, sądowe, no, tak jak powiedziałam, nie do końca jeszcze się wyjaśnią w tym miesiącu. Będziecie musieli poczekać. Jeżeli chodzi o mandaty, tutaj też uważajcie w marcu, noga z gazu. Mogą być jakieś kontrole, mogą być jakieś zdjęcia z fotoradaru. Coś może przyjść na koniec, jakiś mandat, tak?
Więc uważajcie na to, moi kochani, żeby no, później nie chodzić, nie tłumaczyć się, nie płacić jakichś kar albo nie stracić uprawnień, tak, no, bo różnie to może być. Teraz takie są ograniczenia, że nawet za prędkość można stracić prawo jazdy. Przekroczenie prędkości, tak? Dobrze, moi kochani, co jeszcze? Ktoś może Was odwiedzić w połowie miesiąca, z kim dawno się nie widzieliście i naprawdę ta osoba przyniesie Wam taką pogodę ducha. No, fantastyczne spotkanie. Powspominacie stare, dobre czasy. Miło spędzicie czas. Odnowicie kontakt, więc ktoś miły, kogo bardzo lubicie, z kim zawsze mieliście dobre relacje, może Was odwiedzić. Tutaj mogą być też odwiedziny kogoś z rodziny. Może właśnie dziecko, które gdzieś tam studiuje, jest poza domem, przyjedzie, odwiedzi rodziców bądź dziadków, spotka się, żeby porozmawiać, miło spędzić czas. Co w uczuciach? W uczuciach widzę tutaj koziorożca bardzo, bardzo zaangażowanego. No, pojawi się ktoś, kto Was urzeknie, kto zrobi na Was piorunujące wrażenie. Po prostu azbuław to jest, no, miło. Może nie miłość, ale takie po prostu, no, fascynacja, taka chemia, takie wpadnięcie sobie w oko. Wizualnie ta osoba bardzo Wam się podoba, jest jakiś pociąg fizyczny, widzicie w tej osobie jakiś swój ideał. I prawdopodobnie z tą osobą będziecie chcieli się spotykać. Na razie w tajemnicy. Być może jest to związek na odległość. Być może dojdzie do pierwszego spotkania w marcu. Wy odwiedzicie tą osobę, bądź ta osoba odwiedzi Was. Prawdopodobnie chodzi tutaj o strzelce, ale niekoniecznie. W połowie marca może dojść do takiego spotkania, ale tutaj też niektóre koziorożce być może się wybiorą. Ta osoba bardzo Was ugości, bardzo czeka na Wasze spotkanie, jest przeszczęśliwa. Natomiast Wy się zastanawiacie, czy będzie z tego związek, czy to tylko jest romans, czy to będzie tylko przygoda, czy faktycznie będzie z tego coś więcej. Natomiast widzę, że tu niektóre koziorożce popadają troszeczkę w taką Besta siódemka kielichów, czyli to jest takie wyolbrzymianie problemu, wymyślanie sobie czegoś, cudowanie, kapryszenie też, czyli takie zastanawianie się, czy to już jest ta ostatnia, ta jedyna osoba w moim życiu, ta docelowa, ta prawdziwa miłość, czy może pojawi się ktoś lepszy, ktoś atrakcyjniejszy, ktoś, kto będzie bardziej do mnie pasował, więc tutaj też takie po prostu jakieś niezdecydowanie. A karty tutaj pokazują, nawet jeżeli ta osoba najpierw zrobiła na Tobie pierwsze fajne wrażenie, ale później tam w kolejnych spotkaniach no jakoś coś się nie układa, coś się nie klei, bądź szczery, koziorożcu. Nie okłamuj samego siebie, nie szukaj też, nie cuduj na siłę wad w tej osobie. Nie podoba mi się tutaj ta karta diabła, bo diabeł jest zazdrosny, ale diabeł też ma obsesję, ma, że tak powiem, jakieś swoje wizje na temat związku. Chciałby zamknąć partnera, mieć partnerkę w złotej klatce, mieć tylko dla siebie. Lubi kontrolować, lubi no, manipulować. A potrzebna jest równowaga i szczerość, tak? No i na to uważajcie, bo może być taka sytuacja, że po prostu spotkaliście kogoś, ta osoba naprawdę jest fajna i bardzo, bo jest szóstka kielichów, więc to jest osoba życzliwie do Was nastawiona, a Wy już zaczynacie się zastanawiać, czy ona Was czasem nie okłamuje, czy Was nie zdradza, czy nie ma kogoś, czy jest szczera, czy była po ślubie, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Takie wymyślanie i szukanie sobie na siłę jakichś takich historii, które tylko po prostu Was wkręcają i jeszcze gorzej wpływają na Wasz stan emocjonalny. Więc tutaj musicie się troszeczkę wyciszyć w tej kwestii. Jeżeli jest ktoś, z kim chcielibyście związać
swoją przyszłość, może już padły jakieś deklaracje, może planujecie już jakieś tutaj wspólne zamieszkanie, bądź nawet ślub cywilny. No nie wiem, któryś z Was jest jeszcze niezdecydowany. Wydaje mi się, że koziorożec ma jakąś blokadę. Bo bardzo szanujecie tą osobę, ona się Wam bardzo podoba, tylko nie wiem, może zastanawiacie się, czy to jest naprawdę singiel, czy singielka, czy nie ma jakichś tajemnic, czy poważnie Was traktuje, czy dojdzie do tego ślubu, czy to jest faktycznie partner bądź partnerka na stałe. Na pewno takie dylematy jeszcze w marcu się pojawiają, ale wydaje mi się, że tutaj no, jakieś już decyzje zostaną podjęte. Spróbujecie. Trzy buławy. No, trzeba o tych trójkątach powiedzieć, bo tutaj niektóre pary mogą się dowiedzieć o jakiejś trzeciej osobie. I może być odwrotnie. Podejrzliwy koziorożec intuicyjnie wie, że coś jest nie tak. Może podejrzewać partnera jakiś romans, zwłaszcza przez internet. Bądź ktoś Wam coś podpowie. Mamy Pazia Mieczy, który jest obserwatorem, który potrafi śledzić, wypatrywać gdzieś tam w ukryciu, dyskretnie zbierać jakieś informacje. Może to Wy, kochani, wsiadliście w samochód i gdzieś tam za swoją drugą połówką pojechaliście i zobaczyliście, czego być może nie mieliście zobaczyć. Jakieś tutaj kłamstwo, jakaś zdrada też wyjdzie na jaw i niewykluczone, że niektóre koziorożce zdecydują się na rozwód. Więc też może być taka sytuacja, tak? No bo zaczniecie tutaj po prostu reagować na pewne jakieś symptomy, na pewne jakieś wskazówki, łączyć kropki, bo być może od dłuższego czasu coś koziorożec podejrzewa. Więc tutaj też może być taka sytuacja, że koziorożec na gorącym uczynku przyłapie partnera na zdradzie, na jakimś kłamstwie, ale może być też tak, że to Wy, koziorożce, macie romans i chcecie go utrzymać w tajemnicy i później ciężko będzie ten sekret no, w tej tajemnicy utrzymać. Więc musicie się zastanowić, na jaką ścieżkę tutaj wchodzicie. Czego Wy w ogóle chcecie? Bo widzę, że Wy sami jeszcze nie wiecie, czego chcecie. Ta dwójka mieczy pokazuje taką analizę. Serce kłóci się z rozumem. Nie wiem, kogo mam wybrać, jak się odnieść do tej sytuacji. Myślę cały czas. No i mamy księżyc, tak? Księżyc, który pokazuje ukryte emocje, że coś tam rozmyślamy, ale nie mówimy. Przy tym arcykapłanka, czyli cały czas też taka skromność, dyskretność w mówieniu, okazywaniu tych swoich uczuć i emocji, ale intuicja, która powinna Was prowadzić, zwłaszcza jeżeli macie tutaj jakąś intrygę ujawnić i utwierdzić się w swoich domysłach, że faktycznie być może partner bądź partnerka no nie do końca jest z Wami szczera. W stałych relacjach, gdzie nie ma jakiejś takiej historii z osobami trzecimi, problem może być z uzależnieniem któregoś z Was i tutaj też widzę, że jakaś osoba podda się leczeniu, być może zapisze się na jakąś terapię ze względu na dzieci albo ktoś po prostu pomaga Wam, Wy sami chcecie się tutaj leczyć bądź ktoś z Waszej rodziny. Piątka denarów, no to jest też świadomość, że mogę zostać sam w pustym domu, tak? Jeżeli już ktoś być może zagroził rozwodem i odejściem, bo nie akceptuję takiej sytuacji. A rydwan jest to karta, powtarzam się już, mówiłam na początku, brania spraw w swoje ręce, brania odpowiedzialności za to, co robię, opanowania tego, co się dzieje w moim życiu, bo te konie symbolizują i te dobre, i te złe strony naszej natury, tak? Że no wiadomo, to jest wszystko życiowe, co teraz powiem, ale na trzeźwo potrafimy być dobrzy, potrafimy być do rany przy łóżek, jak to się mówi, a po kielichu czy po jakichś używkach no wychodzi z nas ta czarna, przykra strona i no właśnie, żeby to opanować w sobie. To, co do tej pory Wam towarzyszyło, poskromić siebie, mieć taką samą dyscyplinę nad sobą i nie pozwolić, żeby ta ciemna natura, ten diabeł po prostu tutaj przejęły kontrolę nad naszym życiem. Więc Wy sami musicie tutaj wziąć się w garść i sami musicie chcieć zrobić porządki w swoim życiu. Bez względu na to, czy Wy macie problem, czy ktoś z Waszej rodziny ma problem. A z zewnątrz jest pomoc, jest wsparcie, jest chęć udzielenia pomocy,
bycia w waszym towarzystwie, żebyście nie czuli się sami z tym wszystkim, tak? No dobrze, kochani, myślę, że to tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj jeszcze, no o ciąży już mówiłam, tak, o dzieciach, tylko tutaj też problem z komunikacją z partnerem. No i panie niech się przebadają. No panowie oczywiście też, tak, jeżeli są jakieś dolegliwości, ale ogólnie uważam, że raz na rok to każdy powinien sobie zrobić takie podstawowe badania, żeby wiedzieć, jak ten organizm funkcjonuje. Czy wszystko jest ok i czy na coś nie musimy zwrócić uwagi, bo czasami jest tak, że po prostu jest już za późno. Dobrze, zobaczmy teraz, jakie są tutaj wskazówki od naszych mistrzów duchowych dla koziorożca na marzec. Pozytywne zmiany. Super, koziorożcu. Pozytywne zmiany. Parawati nam tutaj udziela wskazówek. Już wam, kochani, czytam, o co tutaj chodzi. Twoje upodobania i uprzedzenia zmieniły się. Rozwiązałeś również sprawy, które cię kiedyś interesowały. Ten pozytywny rozwój wydarzeń sygnalizuje twój rozwój duchowy. Niektóre z tych sytuacji są szczęściem w nieszczęściu, jako że popychają cię do wprowadzenia koniecznych, pozytywnych zmian. Możesz czuć się wypchnięty ze swojego azylu, ponieważ wiele dziedzin twojego życia zmienia się i przemieszcza. Pamiętaj jednak, że wszechświat zawsze jest gotowy wesprzeć twoje prośby. Ruszaj i ciesz się swoją podróżą, ponieważ wszystko dzieje się dla twojego dobra. Patrzcie, ruszaj i ciesz się swoją podróżą. Faktycznie, trzy buławy i rydwan, karty podróży. I to szybko ruszą jakieś sprawy z miejsca i wy będziecie bardzo usatysfakcjonowani rozwojem wydarzeń. Coś się wyjaśni, coś się okaże. Oczywiście uda się też uzyskać jakiś kontrakt, jakąś umowę. Może koziorożec marzył o awansie, bo nie powiedziałam o tych koziorożcach, które mają pracę. Tutaj coś będzie docenione. Wasze zasługi, wasza staranność, wasza praca. Ktoś naprawdę to doceni. I tutaj tak jak może plotki już krążyły, a wy się zastanawialiście, czy jest to prawda, że jakaś tutaj posada na was czeka. Marzyliście o tym. I to się spełnia dla koziorożca. Tutaj jest jakiś kontrakt, jakaś umowa. Diabeł to są dobre pieniądze. I to jest wasza karta, więc tutaj no, nie czepiałabym się tego diabła tak w tym rozkładzie. Coś się wyjaśni. Spełnią się jakieś wasze oczekiwania. Dobrze, co dalej z tą pozytywną zmianą? Przestań odkładać wszystko na ostatnią chwilę i przezwyciężaj perfekcjonizm. Podziel wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Właśnie, to jest ta siódemka kielichów. Te kielichy, które stopniowo po nie sięgajmy, nie od razu gdzieś tam na wyżyny tutaj, te ciężko dostępne, tylko kroczek za kroczkiem, idziemy do przodu, tak? Wspinamy się po tej drabinie naszych marzeń. Ponieważ Parawati jest boginią gór, karta może oznaczać wyjazd lub przeprowadzkę w góry. Zmodernizuj swój rozkład zajęć tak, abyś mógł regularnie poświęcać czas własnym priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu nie wszystkiemu, co może cię odwieść od realizacji twych marzeń, twych zamierzeń. Więc kochani, asertywność, jak najbardziej tak. Asertywność i szukania też harmonii i równowagi w tym wszystkim, co robicie. No i nie przegapiania szans, tak? Więc tutaj nie możecie się też blokować na nie wiadomo ile, tylko po prostu no, rozważyć jedną i drugą opcję i podjąć jakąś decyzję, oczywiście najlepszą dla was. Kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Wybierzcie tylko te karty, które wam pasują.
Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę samych sukcesów w marcu, wszystkiego dobrego. Jakieś pozytywne zmiany nadchodzą i Wy musicie się po prostu do nich przygotować, ale przede wszystkim dopilnować swoich spraw, wziąć za nie odpowiedzialność i trzymać się obranego kursu, a wszystko będzie dobrze. Dziękuję Wam, koziorożce, za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.